Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Borsuk, jestem wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej i chciałem zaprezentować wykład związany z mechaniką płynów, czyli tym, czym się na co dzień zajmuję, również wykładając ten przedmiot na Wydziale Mechanicznym. Na początek kilka słów na temat samego Wydziału Mechanicznego. Wydział Mechaniczny znajduje się w Opolu na ulicy Mikołajczyka 5. I tu mamy przedstawiony budynek główny Wydziału Mechanicznego. Na tym wydziale są prowadzone następujące kierunki. Jest to przede wszystkim energetyka i inżynieria środowiska, połączony kierunek, w którym studenci mogą wybrać specjalizację związaną z energetyką cieplną i inżynierią środowiska. Jest również drugi stopień inżynierii środowiska, na którym można zdobyć uprawnienia związane z projektowaniem instalacji wodociągowych. Również trzecim kierunkiem jest lotnictwo i kosmonautyka, a także mechanika i budowa maszyn, kierunek, który mamy od samego początku działania wydziału, mechatronika i na końcu wzornictwo przemysłowe. Jest to jeden z naszych nowych kierunków. W kolejnych minutach będę omawiać pewne rzeczy związane z mechaniką płynów. Ta mechanika płynów jest wykładana na wszystkich tych kierunkach, ponieważ jest to jeden z najważniejszych przedmiotów na Wydziale Mechanicznym. Pokażę też zastosowanie i gdzie ta mechanika płynów wokół nas może się znajdować. Na kolejnych slajdach mamy przedstawione elementy związane z tym, gdzie ta mechanika płynów występuje, czyli jest to na pewno wszystko związane z hydrologią, z meteorologią, czyli między innymi prognozowanie pogody. Tu mamy przedstawiony głośnik, w którym fale dźwiękowe też, żeby się mogły poruszać, to musi występować ośrodek ciągły, czyli między innymi to może być albo powietrze, albo jakiś inny gaz lub ciecz. Lotnictwo. Gdyby nie znajomość mechaniki płynów, nie byłoby możliwości latania. To jest też jeden z bardzo ważnych elementów, w którym ta mechanika płynów występuje. Wszelkiego rodzaju działania i modelowanie przepływu wody w korzeniach roślin. Rośliny również zachowują się w ten sposób, że te prawa mechaniki płynów są znane i tu mamy pokazany na końcu komputer, którym chłodzenie też oczywiście związane jest z tym, jakie są czynniki związane z przepływem gazu wokół procesora komputera. Teraz kilka słów na temat definicji samego płynu, ponieważ bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że płyn to nie jest tylko ciecz, ale również gaz. Mechanika płynów mówi ogólnie o nauce zarówno cieczy, jak i gazów. Oczywiście są pewne czynniki, które determinują, czy mamy do czynienia z cieczą, czy z gazem, czyli przede wszystkim gęstość. Gęstość dla cieczy jest dużo, dużo większa. Dla wody na przykład jest to 1000 kg na metr sześcienny. Dla powietrza jest to już nieco ponad 1 kg na metr sześcienny. Czyli po tym pierwszym współczynniku jesteśmy w stanie określić, czy mamy do czynienia z cieczą, czy z gazem. Drugim parametrem, który opisuje ciecze i gazy, to jest lepkość. W przypadku lepkości bardzo duży wpływ jest na poruszanie się takiego płynu, czyli na opory przepływu. Ściśliwość, bardzo ważna przede wszystkim w gazach. W cieczach akurat nie jest to duży wpływ ściśliwości, natomiast w przypadku gazów musimy wiedzieć przy projektowaniu instalacji, że gaz ma swój współczynnik ściśliwości i nie zawsze przesunięcie tłoka o 1 cm powoduje przesunięcie tłoka w innym miejscu o dokładnie ten sam wymiar. Rozszerzalność cieplna, wykorzystywana chociażby w termometrach. W termometrach, w których chcemy zmierzyć temperaturę, no to czynnik, którym jest najczęściej ciecz. Wcześniej to była rtęć, teraz są to inne ciecze. Ale na podstawie współczynnika rozszerzalności jesteśmy w stanie określić, jaka jest temperatura. Przewodnictwo cieplne. No to mamy chociażby instalację centralnego ogrzewania, w którym albo czynnikiem jest woda, albo powietrze, ale też jesteśmy w stanie to ciepło transportować. Przewodnictwo elektryczne. Też bardzo ważny element związany z tym, czy dany płyn jest dobrym przewodnikiem elektrycznym, czy nie. No i również reaktywność chemiczna. Nie zawsze każda substancja, każdy płyn może być używany w instalacjach. Związane jest to z tym, w jakim środowisku znajduje się dana ciecz lub dany gaz.
Jeśli chodzi o parametry opisujące stan płynu w danym punkcie, to możemy mówić tutaj przede wszystkim właśnie o gęstości, czyli już opisujemy nie tylko sam płyn, ale również przemieszczanie się tego płynu. Gęstość, lepkość, to już wcześniej wspominałem, ciśnienie. O tym ciśnieniu za chwilkę jeszcze też będę mówić, ale to jest bardzo ważny czynnik, który decyduje o tym, jakie panują warunki i jak projektuje się instalacje, znając oczywiście prawa mechaniki płynów. Temperatura. Temperatura jest bardzo ważnym czynnikiem, chociażby w tym momencie, jeśli mamy do czynienia z płynem, który zmienia stan skupienia. Chociażby woda, która poniżej 0 stopni Celsjusza zmienia stan skupienia z ciekłego na stały, a powyżej 100 przy ciśnieniu otoczenia, to chciałbym zaznaczyć, zmienia ze stanu ciekłego na gazowy. Także też ten czynnik jest dość istotny, a również i prędkość. Prędkość determinuje nam również opory przepływu. Jeśli chodzi o parametry opisujące właściwości transportu, to tutaj możemy mówić o trzech głównych parametrach. Transport masy, określany przez współczynnik dyfuzji, transport pędu, określany przez współczynnik lepkości i transport energii, określany przez współczynnik przewodnictwa cieplnego. Te wszystkie oczywiście parametry i zarówno na mechanice płynów, jak i innych przedmiotach, które są w trakcie cyklu studiów na Wydziale Mechanicznym, są szczegółowo omawiane, ponieważ są to najważniejsze rzeczy związane z zachowaniem się płynów. Teraz już wiemy, że te płyny to są zarówno ciecze, jak i gazy. Teraz krótko na temat sił działających w płynach, ponieważ dzielimy je na siły masowe i powierzchniowe, to jest podstawowy podział sił działających w płynach. Jeśli chodzi o siły masowe, to są to siły, które działają bezpośrednio na płyn zawarty w rozważanym obszarze i takimi siłami są na przykład właśnie siła grawitacyjna, czyli to, że woda płynie w dół, do góry, sama nie popłynie, musimy użyć jakiejś siły. Siła bezwładności, na przykład siła odśrodkowa i siła elektromagnetyczna, to są typowe siły masowe. Jeśli chodzi o siły powierzchniowe, to są to siły przyłożone do powierzchni płynnej i te siły są wykorzystywane, ja potem pokażę zastosowanie znajomości, gdzie taką siłę i w jaki sposób możemy ją wykorzystać. Tu jeśli chodzi o ciśnienie, to chciałbym tutaj pokazać dokładnie, oczywiście wzdłuż pionowo, w dół działa grawitacja, czyli ciśnienie to ciśnienie początkowe, które jest na powierzchni cieczy. Im jesteśmy głębiej, to ciśnienie oczywiście rośnie. Ono jest związane tutaj z iloczynem gęstości przyspieszenia, określonym jako tutaj współczynnik gamma i różnicy wysokości. Czyli na jednym metrze, zakładając, że przyspieszenie wynosi 9,81 m na sekundę kwadrat, no to mamy 9810 paskali jest zmiana ciśnienia. W przypadku powietrza będzie to niewiele ponad 12 paskali, także też widzimy tą różnicę. Oczywiście podstawowy wzór, który tutaj się pojawia, związany z tym, że to ciśnienie w dowolnym punkcie może być wyznaczane. Między innymi jest to wykorzystywane w przypadku transportu lotniczego, gdzie pilot może skorzystać z wysokościomierza barometrycznego i na podstawie informacji z lotniska, z poziomu lotniska, jakie jest ciśnienie, jest w stanie określić, na jakiej jest wysokości. Im jest wyżej, tym to ciśnienie będzie niższe. Im niżej jest, to ciśnienie wyższe. No i oczywiście wzór manometryczny mamy stały, natomiast wartość ciśnienia, która jest powyżej tego ciśnienia otoczenia i jest ona większa od zera, to jest to nadciśnienie. Natomiast jeśli to ciśnienie, które jest mniejsze od ciśnienia otoczenia, wtedy mówimy o podciśnieniu. Podciśnienie oczywiście jest tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ najmniejszą wartością ciśnienia może być próżnia, czyli 0 paskali. W związku z tym podciśnienie jest w zakresie od 0 do 1 bara, czyli 100 tysięcy paskali. Innym zjawiskiem, które jest wykorzystywane w mechanice płynów, jest zjawisko siły wyporu. Tu mamy pokazane, w jaki sposób ta siła się pojawia, czyli jest nacisk od góry na górną połowę kuli, na dolną jest tutaj siła działająca w kierunku do góry, od dołu. W związku z tym siła wyporu związana jest z objętością ciała zanurzonego w cieczy.
Występuje to również w gazie, oczywiście, też za chwilkę to jeszcze pokażę, natomiast siła wyporu to jest różnica pomiędzy tymi dwoma siłami, czyli P2 minus P1 to nam daje tą wartość siły wyporu, a objętość wypartej sieci, cieczy to jest objętość kuli. Oczywiście tu mamy napory na powierzchnię, które są zarówno pionowe, jak i poziome. Musimy pamiętać, że skoro ciśnienie zmienia się wraz ze zmianą głębokości, to te napory działają również w coraz większy sposób, patrząc od lewej bądź od prawej strony na tą kulę. Generalnie możemy tutaj mówić właśnie o naporze pionowym i naporze poziomym. Szczegółowo oczywiście jest to omawiane na jednym z wykładów mechaniki płynów i to zjawisko jest wykorzystywane chociażby w ten sposób, że jak popatrzymy na ten przykład, mamy ciężar określony tutaj za pomocą siłomierza. Gdy to samo ciało zanurzymy w wodzie, ten ciężar spada. On jest po prostu zmniejszony poprzez to, że część tej siły związanej z grawitacją zostanie wyparta przez ciecz znajdującą się w zbiorniku. To zjawisko oczywiście wykorzystywane jest chociażby w projektowaniu i montowaniu łodzi podwodnych, jak i przez nurków. Nurek chociażby też, żeby dowiedzieć się na jakiej jest głębokości, wystarczy, że sobie zabierze ze sobą manometr, w którym będzie mierzyć, jak się zmienia ciśnienie w momencie, kiedy on przemieszcza się pod powierzchnią wody. Im to ciśnienie będzie wyższe, tym oczywiście będzie dla tego nurka informacja, że jest na większej głębokości. I jest to wszystko związane z tym samym wzorem Rho GH. Jeśli chodzi o działanie łodzi podwodnej, no to oczywiście objętość takiej łodzi podwodnej jest wartością stałą, natomiast siłę wyporu tutaj możemy regulować poprzez ciężar związany z wypełnianiem zbiorników, które znajdują się wewnątrz w rdzeniu tutaj łodzi podwodnej, czyli w zależności od tego, czy chcemy się zanurzyć, czy wynurzyć, to zmieniamy ciężar takiej łodzi podwodnej poprzez dostarczenie bądź wyprowadzenie wody z objętości wewnątrz tutaj tej konstrukcji. Wykorzystaniem sił, między innymi tej siły związanej z ciężarem wody, no to jest przede wszystkim w energetyce. Tu mamy przykład, gdzie znajduje się zbiornik spiętrzony, jest to tama wodna. Tu są kolejne przykłady takich konstrukcji. Znajomość tych praw, że na głębokości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu metrów to ciśnienie jest dużo wyższe niż ciśnienie na powierzchni, pozwoliła na wykorzystanie tej potencjalnej energii i wykorzystuje się to w ten sposób. Poprzez energię potencjalną, czyli tę wysokość słupa wody, która napędza turbinę. Turbiny są różnego rodzaju, ja tylko pokażę jeden z typów, natomiast oczywiście maszyny przepływowe, jeden z innych przedmiotów, w którym szczegółowo omawia się jak, kiedy, jakie turbiny można zastosować. Oczywiście turbina wytwarza energię mechaniczną poprzez obracanie się tej turbiny. Ta energia mechaniczna przechodzi poprzez połączenie do generatora, napędza generator i powstaje nam energia elektryczna. To jest taki uproszczony układ wykorzystania energii potencjalnej wody do wytworzenia poprzez energię mechaniczną, potem ostatecznie energii elektrycznej. Tu mamy to pokazane. Oczywiście, żeby ten potencjał wody był, no to musi być różnica wysokości. Tylko wtedy jest możliwe wytworzenie tej energii, jeśli będzie różnica pomiędzy jednym a drugim poziomem wody w zbiorniku. Jeśli chodzi o turbiny, tak jak mówiłem, są to różnego rodzaju turbiny. Tu mamy przykład jednej z turbin i zrzut takiego ekranu, w którym są informacje na temat działania tej turbiny. Żeby zrozumieć, jaka to jest skala, to mam też pokazane zdjęcie takiej turbiny. Tu widzimy dorosłą osobę, która stoi, a łopaty tej turbiny są dużo, dużo większe, także to są często bardzo duże konstrukcje po to, żeby jak najbardziej wykorzystać potencjał tej wody, który zbierany jest w zbiorniku.
Innym typem energii jest energia wiatru. Również mechanika płynów, czyli przemieszczanie się wiatru, pozwala na poruszanie turbiny. Ta sama jest potem konstrukcja, czyli turbina wytwarza energię mechaniczną, która napędza generator i wytwarzana jest energia elektryczna. W przypadku turbiny wiatrowej oczywiście istotne są warunki, czyli muszą być dobre warunki, w których ten wiatr wieje często. Jest to nieco trudniejsze w kontroli niż w przypadku elektrowni wodnej, gdzie akurat my jesteśmy w stanie ten słup cieczy kontrolować poprzez odpowiednie upusty wody. W przypadku energii powstającej z wiatru mamy ograniczoną kontrolę. Oczywiście turbiny mamy różnego rodzaju. Mamy jednopłatowe, dwupłatowe, wielopłatowe i oczywiście te turbiny mogą być umieszczane na lądzie, w wodzie. Też niektóre konstrukcje dochodzą do kilkudziesięciu, kilkuset nawet metrów, jeśli chodzi o elektrownię wiatrową. Innym typem wytwarzania energii, który chciałem omówić, to jest energia już z paliwa pierwotnego, czyli mamy energię przetwarzania związaną z paliwem, który spalane jest w kotle parowym. To paliwo może być oczywiście albo węgiel, albo gaz, albo nawet może to być atom, bo jest dokładnie ta sama zasada działania elektrowni atomowej. Kocioł parowy wytwarza nam energię cieplną, czyli jest jeden stopień więcej i energia cieplna, czyli para najczęściej, napędza nam turbinę parową, która wytwarza energię mechaniczną i dalsza część mechanizmu już jest znana, czyli mamy energię mechaniczną, która napędza generator, a z tego powstaje energia elektryczna. I mamy przykład takiego układu, w którym mamy instalację kotłową, w której wytwarzana jest para. Jest to połączone z turbiną. Turbina najczęściej jest kilkustopniowa po to, żeby efektywnie wykorzystać tą energię, która znajduje się w parze, czyli zarówno ciśnienie, które jest na pierwszym stopniu największe, potem jest coraz mniejsze, ale ciągle jeszcze jest do wykorzystania ta energia. Tu mamy potem generator i wytworzenie energii elektrycznej oczywiście. Do przygotowania paliwa potrzebujemy cały układ zasilania, na przykład w przypadku elektrowni węglowej, układ mielący, doprowadzający transportem pneumatycznym mieszankę pyłowo-powietrzną do kotła. W przypadku transportu pneumatycznego również ta mechanika płynów ma bardzo duże znaczenie, bo muszą być odpowiednio spełnione warunki, jeśli chodzi o prędkość transportu, żeby ten pył, który jest dostarczany, nie osadzał nam się w kanałach, ale żeby był dostarczany do kotła. I odprowadzenie spalin również poprzez instalację zarówno odsiarczania, instalację odpylającą. To wszystko dostarczane jest potem do komina. Czyli cały układ w każdym tym etapie możemy znaleźć do samego końca, do generatora, gdzieś elementy, w których ta mechanika płynów ma zastosowanie. Innym typem zastosowania to jest w przypadku lotnictwa. Mamy tutaj samolot, te turbulencje, bardzo ciekawe zdjęcie związane z turbulencjami, jakie się pojawiają w przypadku cienia tego samolotu za samolotem. Tu jest akurat proste zjawisko, czyli ta siła nośna, która się pojawia, wynika z profilu skrzydła, czyli z opływu takiego skrzydła, gdzie jeśli jest mała prędkość, a większe ciśnienie pod skrzydłem, to zgodnie z równaniem Bernoulliego u góry będzie odwrotnie, czyli prędkość jest większa, a ciśnienie mniejsze jest powyżej płata skrzydła. W związku z tym ta różnica ciśnień generuje nam siłę nośną i to pozwala nam na poruszanie się takiego samolotu i podniesienie się jego z powierzchni ziemi. W przypadku silnika turbojetowego też mamy to zjawisko, bo żeby taki samolot mógł się poruszać, musi być silnik, musi być czymś napędzany. Sam od siebie też się nie poruszy. Oczywiście schemat takiego silnika to tylko pokrótce powiem. Tutaj mamy elementy związane z dyfuzorem wlotowym, ze sprężarką niskiego ciśnienia, następnie sprężarką wysokiego ciśnienia w tej części. Potem jest komora spalania, w którym to paliwo oczywiście jest spalane i dysza wylotowa wraz z turbiną. Część gorąca to jest część tutaj numer 6, czyli tylna część silnika. Część zimna to będzie część numer 9, ale po drodze jeszcze mamy turbiny wysokiego i niskiego ciśnienia, numer 7.
rura ogniowa numer 8, w którym następuje proces spalania i wlot powietrza, czyli powietrze wlata, wprowadzane jest z tej strony wlotem, przechodzi przez silnik i jest odrzucane i stąd ta nazwa właśnie odrzutowy, silnik odrzutowy. Także to pokrótce można tak powiedzieć, jak działa silnik odrzutowy w nowoczesnych samolotach. Jeśli chodzi o mechanikę płynów, no to bardzo ważnym czynnikiem jest też opory przepływu, które zawsze występują. Tu mam przykłady zastosowania wiedzy z mechaniki płynów w sporcie. Jest to też bardzo ważny czynnik, w którym mamy do czynienia ze współzawodnictwem, czyli są coraz nowocześniejsze sprzęty, coraz bardziej wyśrubowane rekordy i teraz w jaki sposób można te rekordy pobijać. Między innymi poprzez konstruowanie odpowiednich kształtów tych kasków, czy też specjalne konstrukcje kół. Ilość szprych chociażby powoduje, że ten opór takiego kręcącego się koła może być większa bądź mniejsza. No tutaj też jest między innymi bardzo duży czynnik związany z estetyką takiego elementu, czyli między innymi to wzornictwo przemysłowe, które również mamy w ofercie u nas na wydziale, zajmuje się tym, aby te wszystkie elementy spełniały oczywiście swoją funkcję podstawową, czyli zmniejszały opory przepływu, ale też, żeby były estetyczne. No, przykłady zastosowań, gdzie te opory przepływu są bardzo mocno zmniejszane, czyli w przypadku pociągów, nowoczesnych pociągów, które już jeżdżą też po polskich torach, to ten przód oczywiście ma kształt zoptymalizowany po to, żeby ten opór przepływu przejeżdżającego pociągu był jak najmniejszy. W przypadku samochodów oczywiście też to ma bardzo duże znaczenie, czyli jest tutaj ten kształt zależny od tego, w jakim celu ten samochód jest stosowany, czyli chociażby te samochody wyścigowe, tutaj one mają kształty bardzo płaskie, w zasadzie bardzo niskie, po to, żeby ten opór przepływu był jak najmniejszy, a jednocześnie kształt powoduje, że te samochody są dobrze dociskane do powierzchni. Przy prędkościach, które tam występują rzędu już kilkuset kilometrów na godzinę, no to ma to bardzo duże znaczenie, żeby przyczepność takiego samochodu była jak największa. Są specjalne programy, w których możemy modelować. Oprócz badań doświadczalnych korzystamy u nas na wydziale ze specjalnego oprogramowania, w którym możemy modelować opływ takich elementów. Tu mamy kilka wybranych rysunków, w których możemy zobaczyć, w jaki sposób opływ takiego powietrza wokół konstrukcji samochodu, w zależności od prędkości, jak zmienia się ten opływ, czyli między innymi właśnie te turbulencje, które się wytwarzają, szczególnie za jadącym samochodem. Oczywiście te turbulencje są niekorzystne i staramy się je minimalizować, odpowiednio też konstruując te elementy. Oczywiście inną dziedziną sportu skoki narciarskie to tylko oczywiście wybrane elementy, ale też w jaki sposób konstruować kostiumy i chociażby sam lot tu jest bardzo ważny. Kiedyś, wiele lat temu, dopuszczalnym był tylko i wyłącznie lot, gdzie narty były proste. Loty tego typu, gdzie w tej chwili wszyscy już skoczkowie lecą tą literą V, były oceniane, ujemne punkty były za ten styl. Natomiast oczywiście dzięki temu, że ta powierzchnia jest większa poprzez właśnie odpowiednie rozłożenie płuc nart, no to w tej chwili te wyniki są wyższe niż jeszcze wiele lat temu, czyli zjawisko mechaniki płynów, chociażby tutaj przy treningu skoczka narciarskiego, też jest dosyć ważnym czynnikiem. W przypadku strojów pływackich też opór podczas przepływu, czyli pływak jeśli płynie, no to staramy się, żeby ten opór był jak najmniejszy. W związku z tym konstrukcja i powierzchnia takiego stroju pływackiego również musi odpowiadać wymaganiom związanym ze zmniejszaniem się oporu, ale też i z wymaganiami wytrzymałościowymi.
Te powierzchnie, jak się tak dobrze przyjrzy takim strojom, one nigdy nie są idealnie gładkie, one są wręcz chropowate. Wynika to z tego, że wokół takiego elementu wytwarza się taka warstwa przestrzenna, która powoduje, że ten opór staje się mniejszy, czyli nie zawsze bardziej gładka powierzchnia powoduje, że ten opór jest mniejszy. Tu dobrym przykładem jest piłeczka golfowa, która również nie ma powierzchni gładkiej, tylko jest cała chropowata, ale dzięki właśnie tej konstrukcji ta piłeczka golfowa jest w stanie przemieścić się na większe odległości niż w przypadku, gdyby ona była gładka. I teraz podsumowując, tu mamy akurat wybrany jakiś jeden z elementów, element śruby statku, modelowanie opływu i też wirów, które się wytwarzają. Wydział mechaniczny, który reprezentuje, ma wiele kierunków, na których akurat te elementy, które omawiałem, związane z mechaniką płynów, występują. Czyli dla przypomnienia mamy tutaj właśnie energetykę, inżynieria środowiska, czyli wytwarzanie energii, energetyka cieplna i wszystkie elementy związane z inżynierią środowiska mają tutaj znaczenie. Sama inżynieria środowiska jako uzupełnienie wiedzy na drugim stopniu. Lotnictwo i kosmonautyka, wszystko związane z lotnictwem, jak również tutaj z obsługą samego lotniska i z silnikami. To jest bardzo ważny element, te silniki i obsługa naziemna też tym czynnikiem jest objęta, tamta mechanika płynów chociażby w produkcji i montażu silników występuje. No, mechanika budowa maszyn to jest oczywiście kierunek, w którym wszystkie te elementy trzeba skonstruować, trzeba je narysować, sprawdzić wytrzymałość materiałów, czy te materiały, które użyjemy, są one dobrze dobrane. W przypadku mechatroniki, no to mamy połączenie mechaniki i elektroniki, czyli również w jaki sposób teraz opomiarować tego typu urządzenia, w jaki sposób tymi czujnikami to obudować. A wzornictwo przemysłowe tutaj zgodnie z alfabetem jest na końcu, ale to jest też coraz ważniejszy czynnik, czyli chcemy, żeby dana część była nie tylko funkcjonalna, ale również, żeby była ładnie wykonana, żeby to miało swoją estetykę. To jest bardzo ważny element, chociażby w przypadku samochodów. Niektórzy zwracają uwagę, jaki jest silnik, jaka jest moc samochodu, inni patrzą bardziej na jego wygląd, czy wręcz na kolor samochodu. Także te wszystkie czynniki są bardzo ważne i te wszystkie kierunki akurat u nas na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej możemy studiować. Dziękuję za uwagę i zapraszam na Politechnikę Opolską.